Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niedziela minęła, zaczął się poniedziałek, nowy tydzień. No i ruszamy dalej do roboty. Pogoda dzisiaj jest, no jest dużo chłodniej. Idzie dychać, idzie żyć. Popadało, tutaj przechodziły burze. Prawdopodobnie dzisiaj też będzie padać. Ale póki co, póki nie pada, to bierzemy się ostro za pracę. Mamusia, jakby inaczej, przy swoich ulubionych kwiatuszkach już tutaj obrywa. No, deszcz. Obrywam. Deszcz je troszeczkę otłuk, nie? Otłuk. I teraz trzeba to wszystko poobrywać. I... Popatrzcie, ile tego leży. To niepotrzebne, to trzeba wszystko dookoła obejść, bo to ciągnie. Kwiaty, żeby pięknie kwitły, to tutaj ja już pokazywałam nawóz do tych kwiatów. Za chwileczkę też Wam pokażę, jaki stosujemy i jest burza kwiatów, ale oprócz tego bardzo dobrze jest je podlewać i mamusia tutaj podlewa drożdże z cukrem. Tak, drożdże z cukrem rozrabiam i podlewam. Właśnie w sobotę zostały podlane. Kostka drożdży 100 gram, zasypać szklanką cukru i zostawić na ze 2 godziny, żeby one zaszły w reakcję, żeby zaczęły bąbelkować i później dolać 10 litrów wody i podlewać. Można też dodać łyżkę miodu. Miód krzepi, wzmacnia, tak samo i te kwiatuszki. I one później bardzo ładnie kwitną, nie chorują. No tutaj niestety męczą je deszcze i upały. I zobaczcie. To jest wszystko popalone od słońca. Tak. No ale co się dziwić, jak my zdychamy przy słońcu, to one też. Jakie to wszystko jest, niby tu całe brzegi. Mm-hmm. No ale trudno. Ale kwitnie. No, jeszcze kwitnie, jest kwiatuszek. No, nie mamy na to wpływu. Mamusia tutaj troszeczkę taka mówi, aby to jasny szlaczeńko trafił. Moje kwiatuszki biedne. No ale trudno, taki rok. A tutaj jest mąż. Jedzie też do pszczół, szykuje się. Przedwczoraj żeśmy słoiki wybierali i tutaj pokładliśmy przekładki, no i teraz to trzeba wszystko posprzątać. No, ktoś to musi zrobić. I wiadomo już, kto to zrobi. Wiadomo, kto pokłada, a ktoś to musi posprzątać, także to. No właśnie. I wszystko jest na miejscu. Tak jest. Co tam u pszczółek dzisiaj będziesz robił? No tak, jadę zobaczyć, co tam słychać. Nie trzeba karmić, leje codziennie to. No i nie zapowiada się, że przestanie lać. Cały tydzień nam tutaj głoszą deszcze. Trzeba pojechać, pozaglądać. Tam były wymieniane. Były matki, trzeba jechać zobaczyć, czy czerwią, czy nie czerwią, czy nie trzeba jakieś powtórki zrobić. A potem pojedziemy na rowerek wieczorem. A potem laba, kurde. A potem laba, no właśnie mówię, pojedziemy na rowerek. Mhm. Mąż się zgadza, a to już jest połowa sukcesu. Nie ma innego wyjścia, zobacz. No nie ma. Jak kocha, jak to się mówi, jak kocha, to pojedzie. Słoneczniki w coraz większej krasie cieszą tutaj nasze oczka, rozkwitają i one są o tyle fajne, że to są ozdobne i z każdego oczka liściowego wypuszczają pąki kwiatowe. Tutaj jest pęd główny, niższy, powypuszczał wszędzie z boku i teraz te boczne też wypuszczają. One będą kwitły aż do jesieni na różne kolory, bo tutaj były różne kolory. Już trzmiel przyleciał, zapyla. One teraz jeszcze są mokre, takie kropelki rosy na nich błyszczą, bo w nocy popadało. Kto wie, czy zaraz też nie będzie padało, bo zobaczcie, jakie jest niebo. Ale mimo wszystko na tle tego pochmurnego nieba jest piosenka, na tle błękitnego nieba, a my sobie pośpiewamy na tle pochmurnego nieba. Nasze słoneczniki pięknie się prezentują. W sobotę i niedzielę tak wiało, natrzypało tutaj liści, pozdzierała z orzecha, z lip wszystkie żółte, które były. No i tutaj leżą teraz. No leżą. Dobra, kończymy z kwiatami. Dzisiaj babcia jedzie na pole zobaczyć tam twoje dzieło. Jadę na kontrolę. Dzisiaj już mam gumiaki, jestem uszykowana, jadę na kontrolę, bo
przedtem dzisiaj... nie chciała wziąć, a teraz jadę. Jadę, no nie chciała, zobaczę, co tam się dzieje. Bo jest za gorąco dla ciebie i powiedziałam, że nie. Trochę miała focha, dąsała się, że nie chce ją wziąć na pole. Bo to z tego nic nie będzie. Nie, ja jak rąk mężu, nie przyłożę, jeszcze to... słowo, a nie będzie obiadu. Obiadu jak obiadu, ale kolacji też. To z tego nic nie będzie. Trzeba jechać i kontrolę zrobić. I... Tak, dzisiaj jedzie. W końcu dopięła swego. Jest naprawdę chłodno. Zobacz, jakie mam piękne słoneczniki, no które posiałam. Same się posiały. Przyjechałyśmy na ogród. Mamusia jest tutaj pierwszy raz. W sumie była tutaj jakoś wczesną wiosną, jak to jeszcze, jak woda stała, nie? Tak, jak woda, ale tak nie byłam, bo... nie brałam ją, bo tutaj były takie upały i to no burzyła się, była trochę ale ja zła. Ale ja miałam koło domu z kwiatami robotę, boś tak. Da... Ale takiego czegoś ja nie pamiętam. Żeby tyle tak... lat, jak my gospodarzyli, żeby tak było takie, po prostu ja to mówię, dziadostwo, to jest dzieto, co tyle kapusty się narobiłaś tej rozsady, a tu nie ma nic. Nie ma, wszystko wymokło. Wymokło wszystko. Teraz dopadało. Masakra. Masakra. Tak jak we wczorajszym filmie mówiłam, 20 litrów, w nocy spadło kolejne 6, czyli znowu 26, tam od tyłka pusta już całkowicie wymokła. No i jak to ma rosnąć w tym? To nie będzie a rosło, skąd? Tutaj już ogórką wszystko żółknie, kilka kapust wszystko. Jest, ale to jest do usunięcia, tutaj nawet nie będziemy już tego ratować, bo to nie ma sensu. Ziemia, no tutaj można chodzić, można, nie topi się człowiek, ale to jest wszystko tak napite, że stoi. No i tutaj jest ten seler, który podlewałam zupą. Zupa, czyli drożdże, cukier, miód, popiół i woda. I ten rządeczek, ten kawałek zostawiłam niepodlany. Te wszystkie podlewałam, to też pokazywałam właśnie w odcinku i zobaczcie, jaka jest różnica. Kamera tak tego nie oddaje, ale widzisz, mamo, nie? No widzę, jest ten różnica. Ten jest ciemniejszy od tego, jest większy zdecydowanie i już lepiej się rozrasta. Tak, to jest dopiero, jakie ładne już, o. Bardzo ładne jest. Dopiero jest 5 dni od podlania. Ten nie był podlany. I teraz ja go podleję jeszcze raz, no nie dzisiaj, może pojutrze, może za 2 dni, bo on tutaj, no wilgoci to on ma dosyć. Oj, dość. Ale no niestety cierpi z tej wilgoci. Nawet ten, który całkowicie mi ginął, po zupie zaczyna żyć. A widzieliście, kto oglądał wszystkie odcinki, to widział, że tutaj ten seler po prostu ginął. O, nawet te tutaj wychodzą. No zupa jednak robi robotę. Por też podlałam, też wziął się troszeczkę do życia, ale mimo wszystko on żółknie, żółkną mu końcówki, bo stoi on w bardzo mokrej ziemi, a to nie jest aż tak korzystne dla tych warzyw. Ale są, no są, jakoś walczą. Nawet fasolka już strąki wiąże, zobaczcie. Pierwsze fasolki niedługo będziemy zbierać na obiad. To jest fasolka żółta, szparagowa. A tutaj z przodu mam zieloną. I ona też stała całkiem w wodzie. Ale także podlałam ją zupą, opryskałam ją drożdżami. No i ona się wzięła za życie i wygląda nawet nie najgorzej. A tutaj dalej są kolejne warzywa. Koperek. Na koprze w tym roku nie mam w ogóle mszycy. Jest tutaj bardzo dużo biedronek. Są larwy biedronek i ten koper w ogóle nie cierpi mi tutaj z powodu mszycy. Fasola jest ta, tutaj te 4 rzędy wysiewana. Dopiero jak wzeszła ta i ta tutaj tak nie cierpi, no bo już była po całej tej wodzie posiana. Wygląda nawet dosyć fajnie. A warzywa też, no przynajmniej rządki już widać. Marchewka zaczyna rosnąć, jest ciepło, wilgoci ma, więc ona tutaj rośnie. Tak samo buraczki.
A ja dzisiaj chcę się wziąć tutaj w pierwszej kolejności za opalikowanie pomidorów. Te pomidory też tutaj, jak były sadzone, to był obraz nędzy i rozpaczy. One mi przystały w doniczkach. Ja nie miałam gdzie ich wysadzić, bo tutaj cały czas była woda. No i już spisałam je praktycznie na straty, miałam te doniczki wywalać. Posadziłam sobie trochę koło domu, no i tam już owoce dojrzałe zbieram. A te stały. I tak w ostatniej chwili, jak tutaj sadziłam, wykopywałam dołki, to korzenie łapały wodę, poziom wody łapały. One mi zżółkły, tak zżółkły, wiecie co, że aż te główne łodygi były żółte i tutaj te kolanka liściowe były takie aż białe, prawie że przezroczyste. Mówię, nic z tych pomidorów nie będzie. Ale wzięłam, opryskałam je solidnie. Drożdżami zrobiłam też tutaj sobie emy z humusem, dałam wtedy też i aminokwasy, pierwsze poopryskałam je aminokwasami, opryskałam je i po 3 dniach zaczęły one nabierać życia. No i dzisiaj po tych wiatrach, po tych deszczach takich, które tutaj przez weekend były, wyglądają jak te sosny pod Gryfinem w Krzywym Lesie. Powykręcały się, a góra idzie już ku górze. No i tutaj to trzeba wszystko opalikować, bo zobaczcie, ktoś mi pisał w komentarzu, że nic z tych pomidorów nie będzie. A jednak patrzcie, są owoce i to nie tylko tutaj. Dobra, to co, będziesz podwiązywała te pomidory? Tak. Ja będę podwiązywała. A ty na co masz ochotę, to tutaj sobie działaj. Czy tutaj, czy idziesz tam do tamtej cebuli? Czy tam iść tą cebulę oplewić? No gdzie chcesz? Bo tutaj ja... no... Tu nie ma sensu, no bo to co, jeszcze za małe ziele? No to też jest już do plewienia, bo ziele, zobaczcie, rośnie tutaj jak szalone. Ale tu jest jeszcze małe, to może jeszcze my możemy odpuścić kilka dni. To wiesz co, chyba idź tam do tamtej cebuli. A ja zostanę tutaj, opalikuję te pomidory, podwiążę je i też tam przyjdę. Dobra, to ja powietrze wezmę... Powietrze jest zawiesiste, takie gęste jak zupa, tam zobaczcie na ten las. Oj, chyba z powrotem tu wpucuję. Ziemia jest tak twarda spodem, jest ona mokra, zbita, zbrylona. Myślałam, że tak sobie wcisnę te kołki, te kijki, tak jak co roku paliki właściwie. A tutaj nie ma, nie dało się. Zapomniałam sobie wziąć młotka. No nie pomyślałam o tym w ogóle. Dobrze, że mam chociaż szpadel na ogrodzie. To sobie teraz powbijam. Dobra, będę stać. Słupki mam kupione w tamtym roku na Allegro. Edziu mi kupił, ale takie słupki można kupić w ogrodniczym, w Bricomarsze, w różnych sklepach z działem ogrodniczym. I to są słupki powlekane 150, te akurat, które ja mam. I one są dobre do pomidorów wysokich, ale jeżeli pomidory są takie fest wysokie, co to rosną aż do nieba, no to trzeba 180, bo te niestety będą za niskie. A tak one bardzo dobrze sobie dają radę. Jeżeli pomidory macie karłowe, niskie, takie na przykład jak Betalux, one ogólnie pisze, że nie wymagają palikowania, ale to jest złudne. Wymagają palikowania z tego względu, że one się bardzo rozrastają. Ja pierwszy rok
jak je miałam, betaluksy, to było 3 lata temu. No i też nie trzeba żadnego palikowania. Wysadziłam je też tutaj na ogrodzie. I tak jeden dzień, drugi dzień paczone się tak rozkrzaczają. No faktycznie samo się zakończyły, bo to jest odmiana samokończąca. I jakoś chyba nie przyszłam tutaj na ogród 4 dni. Miałam robotę w domu. No i tak po 4 dniach, jak ja przyszłam, jak ja zobaczyłam te moje pomidory, a one leżały takie rozwalone, bo jednak one były bardzo obsiadłe owocami. Te owoce były duże, ciężkie i te pomidory się rozłożyły. Także dobrze jest wbić słupek, tylko że wtedy już wystarczy 120 bądź nawet 100, takie z tych niskich słupeczków, aby wbić w środek, obwiązać, żeby te pomidory się nie rozkładały. Także tutaj od razu Wam mówię, że jednak karłowe odmiany też jest dobrze opalikować, żeby one później się nie rozkładały, bo jak się rozłożą, będą leżeć na ziemi. Może się nie połamią, ale wiecie co? Jak pada, liście są mokre i bardzo szybko będą łapały zarazy. Tak samo jak tutaj te, też mi się położyły. Padał wczoraj, przedwczoraj deszcz. Liście są już otrzaskane piaskiem i są bardzo narażone na zarazę. Tutaj mam te pomidorki, które dostałam od Krzysia. Jakie to są odmiany? Nie mam pojęcia. I on też nie. Mówi, że nie wie, jakie to były. Dał mi pierwszą lepszą paletkę, wybrał, ale wydaje mi się, że to są odmiany karłowe. Mimo to, zobaczcie, tutaj nie wiem, czy widać, odmiana karłowa, mała, ale pomidor leży. Pomidorków zawiązało się tutaj już dosyć sporo, no i one niestety się przewracają. Trzeba je podwiązać, opalikować. Mam tutaj tych słupków 150 dużo, więc dałam 150. Bo tych małych jakoś tak mam mniej. A i nie przywiozłam sobie, brakło mi tutaj kilka, muszę jeszcze później dowieźć. No i też skończyły mi się te takie druciki powlekane, które są bardzo dobre do podwiązywania i niestety ratuje się sznurkiem od presy. Nie za bardzo jestem zwolenniczką tego sznurka, bo tutaj są dosyć częste wiatry, wichury i te pomidory się tak ruszają później pod wpływem wiatru. Sznurek troszeczkę je obciera i są zranione. No ale jak to ktoś kiedyś powiedział, jak się nie ma to, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Więc lubię sznurek. Prześcieradła też starego nie znalazłam, szukałam, przebuszowałam dom, że może gdzieś jakieś jest już do wymiany, siłą rzeczy, też nie znalazłam. Dobrze, że chociaż sznurek jest. O, i teraz te pomidorki podwiążę, one wyglądają nie najgorzej. Wyglądały tragicznie, to co już mówiłam, ale tutaj opryskałam je drożdżami, opryskałam je czosnkiem. Teraz jak był Krzyś, też któregoś wieczoru przed niedzielą przyjechał już tak dosyć późno, opryskał mi tutaj je emami, zrobił taki roztwór Ema Farma z wrotyczem i bioamino po 20 ml i do tego jeszcze dodał 10 ml Green Alga. Green Alga dał mniej z tego względu, że to jest też stymulator wzrostu, a bioamino też jest stymulatorem, który właśnie poprawia kondycję rośliny, wpływa na wzrost i wybarwienie, poprawia to wybarwienie. Także tutaj już Green Alga dodał zdecydowanie mniej. I te pomidory, no, wzięły mi się do życia. One wyglądają naprawdę ładnie. Co z nimi będzie dalej? Zobaczymy. Bo pomidor ogólnie nie lubi mokra. On lubi ciepło, ale nie lubi mokra. A tutaj na brak mokra raczej narzekać nie można. Co chwilę pada. I to są bardzo niekorzystne warunki dla pomidorów. I tylko czekać, jak coś się z nimi zacznie dziać. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co ja zawsze mówię, nie czekajmy, aż coś się z tymi pomidorami zacznie dziać i wtedy dopiero szukamy ratunku, tylko opryskujemy je już od momentu rozpikowania co tydzień. To są wszystko środki naturalne, czosnek,
drożdże, emy, soda, tylko z sodą też bardzo, ale to bardzo ostrożnie. Tutaj, jeżeli idzie o sodę, bo jeżeli chodzi o drożdże, możemy sobie troszeczkę tą proporcję nagiąć. Możemy zrobić zamiast 10 litrów na 100 gram drożdży, dać 9, 8. Jeżeli rośliny są bardzo żółte, bardzo chorują, możemy dać nawet 8 litrów, zmniejszyć tutaj tą ilość wody, ale jeżeli idzie o sodę, absolutnie, bo popalimy. Soda jest środkiem spulchniającym i ona ma też właściwości palące, niestety. Odkażające, tak, ale i palące. Jeżeli tej sody da się, powiedzmy, łyżeczkę taką solidną na litr wody, to popalimy. Dlatego ja zawsze powtarzam, bardzo, ale to bardzo płaska, tak no minimalnie na tej łyżeczce. Nawet można dać 1,20 L dla pewności, 1,5 L wody. Tutaj z sodą bardzo, bardzo, ona jest świetna, ale tutaj trzeba mieć umiar naprawdę, bo wystarczy chwila takiej pazerności i popalimy sobie pomidory. No i tutaj właśnie dzisiaj, jak je podwiążę, one troszeczkę przesną, bo jeszcze od spodu są mokre, bo leżały, przyjadę i opryskam je drożdżami później. Tego liścia usunę. Od razu usuwam liście, wszystkie te, które leżały na ziemi, które są zmienione, bo one tutaj zmiany chorobowe mają co chwilę. I tak się dziwię, że one żyją, powiem uczciwie, w takich warunkach, gdzie mają mokro z dołu i z góry. No ale powiązały się, jest szansa, że coś z nich będzie. A tu chodź tu. Znowu pada. Wygoniło nas z pola. No i tak czekamy, że może się przerwie, to później jeszcze pojadę na to pole. Zobaczymy. I teraz mogłabym wszystkim zaśpiewać piosenkę pod tytułem Ciągle pada. U mnie właśnie ciągle pada. Na ogrodzie już dzisiaj jest po robocie. Tyle jest w deszczomierzu. Znowu. No i nie zanosi się tutaj, że już dzisiaj pojedziemy, jest godzina 16, chmury idą, zaciąga tutaj, także to będzie na pewno padać. No to co, bierzemy się za inną robotę. Przestojów nie ma, idę może jakieś ciasto upiekę w domu, skoro pada. Albo coś innego jeszcze porobię, może coś posprzątam. Wiem, co zrobię. Mam kapustę młodą, dostałam tutaj od kolegi i chyba pójdę ugotuję taką młodą kapustkę. My na to mówimy bigosik z młodej kapusty, nijak to się ma do bigosu, bo bigos jest z kiszonej, ale u nas to jest bigosik. Idę chyba ugotuję i to będzie najlepsze rozwiązanie, bo stać tutaj w tym deszczu nie będę, na ogrodzie nic nie będę robić, także idę, zabieram się dalej za robotę, a Wam życzę radości, pogody ducha, mimo niekorzystnej pogody, bo wiem, że wielu z Was czeka na taki deszcz, jak mam ja. No my tutaj byśmy czekali na pogodę, chociaż powiem Wam, że jest taka dynamika w pogodzie. Przed niedzielą były mordercze upały, nie szło tutaj wytrzymać, a dzisiaj już mamy temperaturę znośną, że chciałoby się aż na tym ogrodzie robić. No to pada. No i co? Będę gotować kapustę. A z Wami się, kochani, żegnam. Do następnego.